Znajdujemy się w skansenie bojowym 1. Armii Wojska Polskiego. Skansen usytuowany jest na terenie przyczółka Warocko-Magnuszewskiego i upamiętnia krwawe walki 1. Armii Wojska Polskiego z Armią Niemiecką, stoczone na przyczółku Warocko-Magnuszewskim w 1944 roku. Usytuowany jest w miejscu walk 3. Pomorskiej Dywizji Piechoty imienia Romualda Traugutta i 1. Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii. W dniach 9 i 12 października 1944 roku znajdowały się tu pozycje oddziałów obydwu dywizji. Witam wszystkich kombatantów, wszystkich mieszkańców gminy Magnuszew i wszystkich przybyłych gości, którzy są z nami na dzisiejszej ceremonii czczenia rocznicy 76. bitwy właśnie tu, na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Apel poległych odczyta porucznik Michał Urbański, żołnierz 1. Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki. W 1944 roku podczas walk o przyczółek Warecko-Magnuszewski i w jego obronie polegli żołnierze polscy, ochotnicy i mieszkańcy gminy Magnuszew i gminy Wilga. Dziś stajemy do apelu, pochylając głowy w zadumie i skupieniu, aby oddać cześć wszystkim, którzy złożyli na ołtarzu wolności daninę życia za ojczyznę. Wzywam niezłomnych obrońców Wiślanych Brzegów, którzy stanęli w pierwszym szeregu walczących z najeźdźcą. Wołam najmłodszych bohaterów walk, harcerzy w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, którzy całym życiem służyli Polsce. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Do was zwracam się potomni. Bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie, nie zapomnijcie. Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas wzorem miłości do Polski. Ich ofiara i krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Zaczęło się to dzień wcześniej, 1 sierpnia. To nie tylko walcząca Warszawa i wybuch Powstania Warszawskiego, ale również pierwsze duże naloty na Chmielew, Gruszczyn, gdzie ginęli cywile, ginęli żołnierze, partyzanci. To również ostrzał na polach żołnierzy, partyzantów i cywili. Lotnictwo Luftwaffe nie szczędziło amunicji, bomb. Walczyli zaciekle, a nasi dzielni żołnierze budowali w pocie czoła, krwi, przeprawy promowe. Tu właśnie, żeby uchwycić ten przyczółek i iść z odsieczą płonącej Warszawie. Utknęli tu na dłuższy okres czasu, bo te walki jeszcze dogorywały we wrześniu 1944 roku i na tym wzgórzu, na którym przed nami się znajduje i ta wieża widokowa, jest to wzgórze, gdzie rozbite zostało obozowisko i żołnierze ruszyli dopiero w styczniu 1945 roku na odciecz Warszawie, już która się wykrwawiła. A jak wiecie, to powstanie pochłonęło ponad 200 tysięcy cywili, żołnierzy, którzy walczyli o naszą ukochaną stolicę. Byli wśród nich również i harcerze, dlatego im dedykowaliśmy w dniu wczorajszym, została odsłonięta barykada pamięci. Jest na skansenie dedykowana dla najmłodszych, żeby wiedzieli i zapoznawali się z historią oręża polskiego, zrywów narodowościowych, które tą naszą ziemię zawsze nawiedzały i my byliśmy też zapleczem do różnego rodzaju akcji
militarny, które działy się na przyczółku Towarecko-Magnuszewskim, ale również i powstania styczniowego, działy pułkownika Kononowicza, to również tu u nas. Ten wysiłek, który podejmujemy jako samorząd gminy Magnuszew, czczenie miejsc pamięci, przynosi swój efekt i skutek. Często jest odwiedzane to miejsce zarówno skansenu, jak i kwatery poległych. W ubiegłym roku, tak tylko wspomnę, na tym ponad 12 tysięcy odwiedzających. To jest już niebagatelna liczba osób, które odwiedza i cieszy się z możliwości oglądania pamiątek, które zostały zgromadzone i wydobyte z ziemi, magnuszewskiej. Także poddaję dzisiejszą ceremonię waszej zadumie. Dziękuję za przybycie. A teraz głos zabierze nadleśniczy Jan Chryzostom Czachowski. Moi drodzy, ważną, nie do przecenienia rolę w odtworzeniu i utworzeniu, rozszerzeniu przyczółka odegrały formacje polskie różnych opcji politycznych. Wyliczę jeszcze raz, oto one. Pierwsza Armia Wojska Polskiego. To byli łagiernicy, zesłańcy, więźniowie. Ci, którzy nie zdążyli do Andersa. Następnie powstańcy warszawscy. A więc Armia Krajowa, Armia Ludowa, Narodowe Siły Zbrojne i zgrupowanie Armii Krajowej kapitana Heleny, operujące tutaj na zapleczu Niemców. Ze względu na ograniczenia czasowe nie omawiam szczegółowo walk na przyczółku. Podkreślam jedynie, że żołnierz pierwszej Armii Wojska Polskiego, mimo braku w wyszkoleniu bojowym, wykazał się umiejętnością prowadzenia walki, dorównując żołnierzowi niemieckiemu. Otrzymane zadania wykonywał z największym poświęceniem. Wykazywał się hartem ducha, wytrzymałością, wolą walki, pomysłowością, odwagą, rozwagą, zimną krwią. Ginął tylko wtedy, gdy nie było innego wyjścia. W bezpośrednich walkach na przyczółku Warecko-Magnuszewskim od dnia 9 sierpnia do 12 września pierwsza Armia Wojska Polskiego straciła 1683 żołnierzy, poległych, zmarłych, rannych, zaginionych. Chciałabym zaznaczyć, że dzisiejszej uroczystości towarzyszą sztandary. To jest sztandar Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz sztandar Grójeckiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Prosimy delegację o składanie wiązanek kwiatów. Szanowni Państwo, oczekujemy na przelot samolotu, który zrzuci wiązankę kwiatów biało-czerwonych. Pilotem tego samolotu jest pan Maciej Prandota, który ponad 40 lat temu razem z żołnierzami 1. Brygady imienia Tadeusza Kościuszki budował ten skansen. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność na uroczystości i zapraszamy na piknik.